Witam bardzo serdecznie. Mamy tam Turze Berdorfie, Kukarszaka widzów. Tak, co skoczył Krzychu. Mam problemy z kamerą. Nie wiem, jak mam ustawiać tutaj, by fajnie było widzieć skoczka. YouTube Kamil 2. Zobaczmy. To nie był skok w sumie. I teraz Pivot Guy, reprezentant USA. Czy taka kamera może być, tylko nie wiem, jak to zapisać. O, mamy kamerę dobrą z tachu. Słabo trochę mu poszło w poprzednich zawodach. A teraz jak pójdzie Stachowi. 218 metrów i trzecie miejsce. Teraz szybka gra. Niezłe ostatnie zawody. Tutaj można łatwo przejechać próg z bliskości. Nie tego kamera szczególnie. Już powie, tu jest. Szybka gra. I to jest świetny skok. To jest naprawdę świetny skok. 224,5 metra, no to była naprawdę atak, można powiedzieć, na jakieś wysokie miejsce. Browarek teraz. Łasko mi się zdaje wyszedł reprezentant gospodarzy. Właśnie to jego domowa runda, ale ładnie podciągnął ten skok. Drugie miejsce. Teraz Chodnik, reprezentant Rosji. Nie zachwyca w tym sezonie, ale pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji. Chodnik w powietrzu. Dobry wiatr, dobry wiatr, dobry jest skok też. 220,5 metra, drugie miejsce. Mir 36. Gdzie on tutaj poszybuje. Czwarty w różnych zawodach jest w stanie skoczyć zawsze daleko. No może nie tym razem, ale skok dobry. Siódme miejsce. No i Ninja Ksiądz, reprezentant Watykanu. Watykańczycy. Po raz kolejny to powtarzam, mocniej jako kadra w tym sezonie. Zobaczymy, jak sobie poradzi pierwszy z Watykańczyków, blisko leci, ale to jest dobry skok. To jest dobry skok, 217 metrów. Teraz Krzysiek P. Dwa Watykańczycy mieszczą się na ścisłej czołówce generalki. Krzysiek P. fatalnie leci, to będzie bardzo krótki skok. Chyba Worek Sednak znowu puścił go w złych warunkach. 188 metrów. Ale tutaj kłopoty i teraz minister MotoGP stracił prowadzenie w generalce na rzecz JT99. Dobry skok. Ósmy dopiero. Ale to są różnice małe. No i JT99. Zwycięzca konkursu w Prawdzie Lato. Który nie. Ładnie teraz leci. No to 99, ale to też nie będzie dobry skok. 215, 216. No szybka gra prowadzi po pierwszej serii. Obudził nam się. No zobaczmy, Krzysiek P. Ale odkąd szybka gra zaczyna tak dobrze skakać, to Krzysiek P jakby słaby. Ale zobaczmy, czy ten drugi skok będzie tutaj bardzo dobry. Widać, że dobrze leci. To może być lot ponad 220-metrowy. I chyba jest. 222,5, świetny skok. YouTube Kamil 2, reprezentant Sri Lanki. Sri Lankczycy okupują dwa ostatnie miejsca w tym sezonie. Niedobrze im idzie. Ale to jest dobry skok. Jakby trochę awaryjnie lądował, 211 metrów, no i Mir 36. Jeszcze, no myślę, że tu może się zacząć już walka o podium, bo tam były bardzo małe różnice, znikome praktycznie. Wysoko wyszedł Mir 36, ładnie leci. Oj, oj, oj. Sygnie bardzo. Ja to 99. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Będzie musiał gonić w drugiej serii. Pewnie sobie przypomina ten comeback w Helsinkach. Takiego comebacku to raczej nie zaliczy, ale skok dobry.
A to jego główny rywal w walce o zwycięstwo w całym turnieju, w Pucharze Świata Widzów. Minister MotoGP, błąd tutaj był popełniony i to jest dobry skok mimo wszystko. Chociaż drugi jest z taką. Zapowiadał, że będzie że lepiej mu pójdzie niż to obecnie wygląda, ale sezon jeszcze jest długi, jeszcze też dużo turniej będzie do wygrania. Zobaczmy, i to będzie świetny skok Stacha na prowadzeniu. Tak jest, 220,5 metra. Ninja Ksiądz. Szóstego wiecznej serii reprezentowana Watykanu. Watykańczycy ostatnio mają kryzys. No, ten skok nie jest taki dobry, drugie miejsce jednak. No i Krzychu, jakby się odbudowywał reprezentant Sri Lanki. On może walczyć dzisiaj nawet o podium, bo skok w pierwszej serii znakomity, 217 metrów. A w drugiej nie ma tej odległości, 215,5, drugie miejsce. Więc właśnie Pivot Guy, reprezentant USA, on tu jest w stanie zaatakować. Czwarte miejsce w pierwszej serii, ma jest w idealnej pozycji do ataku. Wysoko, jak wzniósł się. Ten skok będzie dobry, ale za krótki jednak, wiatr tam mu nie powiał. Dopiero szósty! No i reprezentant gospodarzy. Już tutaj kibice wrzeszczą, bo to browarek, reprezentant Niemiec. Stanie na podium przed własną publicznością. Oni by tego chcieli, on też by tego chciał. I chyba tak! Tak jest! Browarek na podium. 218 metrów i ma podium. Teraz chodnik. Może tego zbytnio nie widać, ale reprezentant Rosji widać, że polepszył swoją dyspozycję cały czas. I zaczyna być, że już zaczyna się zadomawiać w czołówce. Ten skok mu nie wyszedł, dopiero szóste miejsce. No i szybka gra, on chyba po zwycięstwo. On to może wygrać. I wszystko wietrzy, szybka gra, tu nie trzeba tak daleko skoczyć, ale... Czy on doleci do tej odległości? I wygrał? Wygrał! Szybka gra! O 0,6 punktu przed browarkiem, reprezentantem gospodarzy i Stachu na trzecim miejscu. Emocje. No Krzysiek P.O. ostatnio bez formy, ale sezon jest długi. Szybka gra zwycięzcą. Niewiarygodne. I w klasyfikacji generalnej już jest trzeci nawet. Ciasno się tutaj zaczyna robić. Tak wygląda generalka. No i do następnego odcinka.